Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji została zdigitalizowana broszura informacyjna Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna Jelenia Wyspa. W, w tym fragmencie znalazłam informację na temat szkodnika sosny. Kim jest ten szkodnik sosny? Już przedstawiam. To jest borecznik sosnowiec. Mamy tutaj zdjęcie i widzimy larwę tego borecznika i to właśnie on jest dość sporym zagrożeniem dla sosny. Pospolitej lub też e, zwanej zwyczajną, jest tak zwanym szkodnikiem. E, będzie dość licznie występował w okresie sezonu letniego, w szczególności wtedy będzie e, występowało go dość sporo, kiedy poprzedni sezon był dość upalny i suchy. E, ogólnie jest dość. Mm, Różnie z jego ilością, ale jednak ten sezon letni, kiedy jest gorący i upalny, sprawia, że jego jest coraz więcej w lasach. Ile jego może być na jednym drzewie? Ponad 50 tysięcy jaj i jest już to zagrożenie dla sosny. Dwa tysiące osobników jest w stanie jeszcze sprawić, że sosna się zregeneruje. Jednak 50 tysięcy jest to dość spore obciążenie dla drzewa i może spowodować to, że drzewo będzie obumierać. Gdzie znajdziemy tego borecznika? Oczywiście, jeśli to jest sosna pospolita, no to już wiemy, jaki to jest gatunek, ale młodniki sosnowe również będzie wybierał nie tylko i chore, e, samotne drzewa w dobrze nasłonecznionym miejscu. Jest to dość spore zagrożenie właśnie dla dość dużych młodych areałów e, sosnowych, które są sadzone w naszych lasach. <coughs> mówimy, że ten szkodnik jest dość żarłoczny, a konkretnie mówimy o larwie, która będzie uszkadzać igły i uszkadzać całe młode pędy. Początkowo będzie, będzie taki szkodnik zgryzał brzegi igieł, Później oczywiście będzie konsumował coraz więcej, coraz więcej, będzie zjadać całe igły, aż do samych pochewek. Sprawia to, że sosna jest pozbawiona aparatu asymilacyjnego, czyli aparatu, który sprawia, że będzie on tworzył sobie pokarm w procesie fotosyntezy. Jeśli sosna będzie miała mało pokarmu, będzie ona osłabiona coraz bardziej, aż może obumrzeć na diecie. Co to jest imago? To jest po prostu osobnik dorosły i osobnik dorosły, z którego się przekształca larwa, już nie je, nie będzie pobierać pokarmu, tylko i wyłącznie larwy są żarłoczne i larwy właśnie licznie możemy spotkać na szpilkach sosny pospolitej, rzadziej czarnej lub tej żywej muce. Widzimy właśnie tutaj zdjęcie, dość sporo takich, takich boreczników, dokładnie larw znajduje się na jednym osobniku. No i ja w cały czas mówię o tym, że sosna jest osłabiona. Tak, ten szkodnik potrafi zahamować rozwój całego drzewa, ale również może narazić na to, że inne szkodniki łatwiej będą wnikać do tego drzewa. Jakie to są? Na przykład przypłaszczka granatka lub też wiele gatunów, gatunków korników, na przykład ostrozębny. To sprawia, że te sosny będą obumierać. Dlaczego dzisiaj zwróciłam uwagę na tego borecznika? Dlatego, że sosny dość sporo w drzewostanie, w lasach, Polskich. I trzeba właśnie w szczególności zwrócić uwagę na jego ilość na ilość borecznika, bo może to uszkodzić znacznie drzewostan naszych lasów. No i właśnie jak zapobiegać, jak sprawić, żeby tego borecznika było trochę mniej? Po pierwsze, leśniczy muszą sprawdzać, ile jego jest na tych sosnach i w razie co, wprowadzić taki zabieg ratowniczy, oprysk chemiczny. Oprysk się będzie stosować wtedy, kiedy tego borecznika jest więcej, na pewno niż tych 2000 jaj na jednym drzewie. Sosna ma dość spory potencjał regeneracyjny, ale jeśli tego borecznika będzie tam 50 tysięcy, no to już sosna się nie podźwignie. Na szczęście możemy liczyć na naturalnego Przymierzeńca, czyli na bleskotki, które będą tutaj nas ratować przed borecznikiem. One będą pasożytować właśnie na boreczniku. Także cieszmy się, że mamy w środowisku naturalnym jakiegoś przyjaciela. Mam nadzieję, że czegoś Państwo dowiedzieli się na temat borecznika i zwrócą uwagę w, cza w czasie wędrówki w lesie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do widzenia.